Ewangelia według świętego Jana, rozdział 21, od wiersza 5. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli Mu, nie. A On im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr, więc usłyszawszy, że pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na dwieście łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus. Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153, a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus: Pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać: Kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im Podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu zmartwych. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Piękna historia, która nam pokazuje klimat, atmosferę, w której można załatwić najbardziej trudne sprawy, tematy, problemy. Mianowicie, no właśnie, to pytanie Jezusa, dzieci, czy macie co do zjedzenia? Bóg zainteresowany jest tym, żebyśmy mogli też przy stole, przy spożywaniu posiłku, załatwić pewne sprawy, trudne sprawy. I gdy sobie wyobrazimy całą tą sytuację po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy zaczął ukazywać się uczniom, to już trzeci raz w gruncie rzeczy, uczniowie byli zrezygnowani, zrozpaczeni, załamani. Wrócili do swojego starego życia, do zawodu, Szymon do łowienia ryb. I to właśnie pytanie, dzieci, macie co jeść, pokazuje nam taką troskę Boga, Właśnie o to, byśmy mieli coś do zjedzenia, abyśmy mogli się tym dzielić z innymi. Możemy sobie wyobrazić ten klimat, poranek, po nocy pracy, zmęczeni uczniowie, nic nie złowili, wszystko takie beznadziejne, wszystko jest takie szare, bez sensu i zmęczenie. Jezus na brzegu. Już rozpalił ognisko, już, już położył tam rybę i chleb. Możemy sobie wyobrazić ten ogień, który trzaska, to ciepło, to światło i Jezus, tą atmosferę, która się zaczęła wytwarzać, bo, bo akurat mieli spożyć pokarm, spożyć śniadanie mieli. Przez żołądek do serca jest takie przysłowie, i w tym jest wiele racji, bo przy spożywaniu pokarmów możemy trafić do serca człowieka, aby, aby porozmawiać z nim, aby poruszyć coś, co jest tak bardzo ważne, aby miłość się pojawiła. To jest taka forma, która w Biblii, w wielu innych miejscach, Znajduje swoje zastosowanie. Jezus powiedział: Jeśli łaknie nieprzyjaciel twój, to nakarm go. Jeżeli pragnie, to daj mu pić. W ten sposób węgle rozżarzone zgarnie na jego głowę. No i właśnie w tym, w tym momencie zaczyna coś się dziać. Zaczyna się jakaś reakcja człowieka. No właśnie, bo przez pokarm. Przez napój możemy dotrzeć do serca człowieka. Gdy pomyślimy, czym jest wieczerza pańska, przecież to jest spożycie kawałka chleba, przyjęcie łyka wina. Na świadectwo tego, że razem jemy, razem jesteśmy przy stole pańskim. I chociaż dzisiaj my to bardziej to spożywanie w formie symbolicznej. Obchodzimy i przeżywamy, to pierwszy kościół spotykali się na łamaniu chleba. Byli razem, jedli, spożywali posiłek, rozmawiali ze sobą, byli ze sobą, mieli społeczność ze sobą. Dziś relacja, która została nawet gdzieś wytracona, to przy spożywaniu posiłku. Czy jest to śniadanie, obiad, kolacja, czy chociażby zwykła kawa z kawałkiem ciasta, to wprowadza nas w taką atmosferę nawiązywania relacji. Przez żołądek do serca możemy trafić. I wtedy, kiedy właśnie uczniowie, gdy wrócimy do naszego tekstu, przybyli do brzegu, to co zobaczyli to Jezusa który był już przy ognisku, powiedział, przynieście szepal ryb. Będziemy mieć fajny czas, będziemy mieć czas przyjmowania posiłku. To nie jest tak, że najpierw musimy pozałatwiać sprawę, żeby razem zjeść. Najpierw możemy zjeść po to, żeby wejść w jakiś nawet trudny temat. Gdy byli razem, Jezus podał im rybę, chleb, Jezus im usłużył. I wszyscy już dokładnie wiedzieli, że to Pan. Nikt nie śmiał tylko pytać, oni już wiedzieli. Przy spożywaniu pokarmu, przy posiłku, kiedy się to dzieje w pokoju, w miłości, w takim otwarciu jeden na drugiego, przychodzi też takie objawienie objawienie Boga, objawienie Bożej Obecności, miłości. I w tym momencie, właśnie, gdy byli już razem, przy tym śniadaniu. Jezus rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy Ty mnie miłujesz? Trzy razy zadał to pytanie: Czy Ty mnie miłujesz? Widzimy, jak ważne jest wytworzenie takiej atmosfery. A pokarm, zapach pokarmu, zapach kawy czy herbaty. Tworzy właśnie akurat taką właściwą yy, atmosferę. Tak my mamy być duchowi, ale nie zapominajmy o tym, że mamy też swoje uczucia, że mamy swoją duszę, że reagujemy też na pewne klimaty, na pewną atmosferę, która jest tak bardzo ważna, kiedy mamy rozmawiać z innymi ludźmi o trudnych rzeczach. I wcale Jezus nie moralizował, nie, nie potępiał, nie oskarżał Piotra: No teraz mnie poznałeś, dopiero teraz. Żadnych takich słów nie usłyszeliśmy z ust Jezusa, tylko to pytanie: czy Ty mnie miłujesz? Wiemy, jak ta historia się skończyła, jakie było pojednanie Piotra z Jezusem, jakie wprowadzenie do służby. Tak to wszystko wiemy. Ale pamiętajmy, jaki jakim był kontekst, pamiętajmy o tym, jaka była atmosfera przy tej rozmowie. Niech to będzie też dla nas taką lekcją, taką nauką. Aby przez pokarm trafić do serca człowieka. Jest to Boża mądrość. Panie, daj nam taką umiejętność, daj nam taką duchowość, abyśmy tak patrzyli na różne sytuacje, na różne problemy w relacjach z ludźmi, abyśmy w ten sposób potrafili załatwić, żebyśmy zaprosili na posiłek. Amen.